samym sercu Paryża, wśród artystycznej pulsującej tkanki miasta, rozkwitała wystawa fotograficzna autorstwa pani Gaëlle Cresquière, niezwykłej fotografki festiwali i koncertów. Jej obrazy nie tylko przenosiły widza w świat dźwięków i emocji, ale także ukazywały kulisy najbardziej kultowych wydarzeń muzycznych minionego roku. Sala wystawowa, oświetlona delikatnym blaskiem reflektorów, przywitała entuzjastów sztuki i muzyki. Żywe, pełne eksplozji życia. Podczas koncertu podejmuje się wielu wyzwań, a dla fotografa to zadanie niezmiernie trudne. Praca przy koncercie rockowym to nie lada wyzwanie. Tłum napiera na ochronę, krzycząc stop. Przeszkód nie brakuje. Czasy są surowo ustalone. Na początku koncertu pozwalają na wykonanie zaledwie 3 zdjęć. To walka, rzeczywiście wysyłamy ludzi do boju. Czasami nawet fizycznie. Aby zbliżyć się do artystów, trzeba się wspinać po skrzyniach z sprzętem. To wymaga sporo wysiłku i determinacji. Trochę mnie to niepokoiło, ale Gaëlle jest uroczą i niesamowitą osobą. To podróż w przeszłość, do tych wszystkich przygód, które razem przeżyliśmy. Każde zdjęcie przywołuje wspomnienia. Wystawiane fotografie były jak zaproszenie do podróży przez zatłoczone tłumy, wypełnione rytmicznymi brzmieniami i energią koncertów. Znam Gaëlle, ponieważ pochodzi z 7 dzielnicy. Ona jest w moim okręgu. Jest wyjątkową artystką fotograficzną i przede wszystkim podkreśla siłę, moc i energię tych artystów. Czyli patrząc na zdjęcie ma się wrażenie, że artysta wyjdzie ze zdjęcia, zacznie śpiewać. Na jednej ze ścian wisiały portrety artystów w trakcie ich spektakularnych wystąpień. Artystka potrafiła uchwycić nie tylko dynamikę sceny, ale także emocje i zaangażowanie artystów w pełni oddające ducha koncertu. Byłam dyrektorem działu prasowego wytwórni Sony Music w wytwórni Columbia, znam ją od kilkudziesięciu lat i praca z nią była dla mnie szczególną przyjemnością, ponieważ spośród fotografów była najbardziej uprzejma i bardzo skuteczna. I proszę bardzo, mieliśmy do siebie ogromny szacunek. A kiedy odeszłam z zawodu na emeryturę, faktycznie nawiązaliśmy przyjazne stosunki. Każda fotografia była jak migawka, zatrzymująca czas w chwilach, w których muzyka i publiczność stawały się jednością. W innym zakątku sali dominowały ujęcia z tłumów festiwalowych. Bardzo podobało mi się jedno ze zdjęć. Bardzo lubię rock i słucham go. Wśród rozświetlonych neonsów, pląsających postaci i rozpalonych atmosfer festiwali, fotografie przenosiły widza na środek wydarzeń. To prawda, te zdjęcia są bardzo piękne. Mogliśmy zobaczyć je w podglądzie, ponieważ instalowaliśmy je trochę wcześniej. I rzeczywiście, tak, lubię rocka. Pani Gaëlle Cresquière zdołała uchwycić euforię i wspólnotę, jaką tworzą miłośnicy muzyki zgromadzeni podczas festiwalowych doświadczeń. Gaëlle znam od jakiegoś roku czasu. Poznaliśmy się w jednej z restauracji, gdzie jadłem obiad z szefem kuchni. Te zdjęcia, no to można powiedzieć, że są takie żyjące, że czujemy się, jakbyśmy byli na tych koncertach poprzez te zdjęcia. Uwielbiam zdjęcia, które właśnie robi Gaëlle. Ja jako jeden ze sponsorów organizuję tutaj wszystko, co jest do jedzenia, słodkie i słone rzeczy. No jest wiele rzeczy, któreśmy przyszykowali od początku, od hamburgerów, które są z atramentem z jęczmiennicy, czyli czarne, one są z mięsem mielonym, po hamburgery, które są z curry, czyli to są hamburgery wegetariańskie, po na przykład jakieś krewetki, czy na przykład ze słodkich rzeczy eklerki, czy jakieś paribrest, czy nawet nasze polskie ciastka kruche. Paryż, miasto sztuki, było idealnym miejscem dla tej niezwykłej ekspozycji, której obrazy na zawsze pozostaną w sercach tych, którzy mieli okazję doświadczyć magii muzyki przez obiektyw tej utalentowanej fotografki. Dans ce livre Quiz Me. W tej książce opisuję również moją historię z Red Hot Chili Peppers, kiedy znajduję się za kulisami. Więc masz tu zdjęcie.
to moje pierwsze zdjęcie, odkąd była to prezentacja złotej płyty. A kiedy już było tu 10, pomyślałam o zrobieniu pamiątkowych zdjęć. I w końcu stało się to moją pracą. Więc tutaj tak naprawdę mówię o tym, jak to się zaczęło i o spotkaniu z kilkoma ikonami rocka. Masz Chucka Berry'ego, jest James Brown, jest Bowie, Paul McCartney i tak dalej. James Brown. Il y a Bowie, U2, Paul McCartney, etc., etc. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.